Sporty walki możecie obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Witam wszystkich serdecznie w magazynie Toto w ringu. Jesteśmy świeżo po nocy oscarowej, a więc wypada zacząć od tego święta kina. Przypominam, że dzisiaj w nocy koreański film Parasite sięgnął po tę główną nagrodę. Witam serdecznie gości naszego stałego eksperta Janusza Pindere. Witam serdecznie. Izu Gonocha, Mateusza Fudale z Super Expressu. Dzień dobry, witam. I Macieja Miszkina. Dzień dobry. Panowie, tak z ręką na sercu, kiedy dowiedzieliście się, który film wygrał? Czy ktoś śledził relacje na żywo? Ja to 3 minuty temu z waszej dyskusji. A jednak. Ja do końca. A proszę bardzo, Janusz, człowiek renesansu. Tak, kiedyś oglądałem zawsze z córką, pamiętam, bardzo się tym interesowała. A wczoraj tak troszkę przypadkowo, ale jak już zacząłem, to dokończyłem. No, tak, zresztą, ja jestem nocny Marek, także nie chodzę wcześniej spać. 3 to tak mniej więcej codziennie, a więc tutaj dotrwałem do 5.30, 5.40. Tak. Dla was też, panowie, filmy te oscarowe są takim namaszczeniem, że od razu po ogłoszeniu werdyktu gonicie do kina, jeżeli nawet wcześniej nie widzieliście takiego filmu? Nie. Ja już sobie robię przerwę w ogóle od filmów na rok czasu, tak więc może w 2021 obejrzę. Nie kręcicie to. Jeśli chodzi natomiast o te werdykty oscarowe, Nasze Boże Ciało zostało bez nagrody, natomiast zaskoczeniem między innymi było to, że film Irlandczyk Martina Scorsese, który miał 9 nominacji, nie dostał żadnej. Film koreański rzeczywiście zdominował wszystko. To jest tragikomedia, tak? Tak. Natomiast ten fakt, że faktycznie Akademia się otworzyła i tutaj Bong Joon-ho, koreański reżyser, wygrał z takimi ikonami Hollywoodu, prawda, jak chociażby Martin Scorsese, no to dla niego na pewno była wielka sprawa. Najlepszy był, kiedy za każdym razem, kiedy kolejną nagrodę otrzymywał, że mówi, no teraz to już będę mógł się napić jakiegoś drinka. No i za chwilę znów go wołują, minęło trochę czasu i mówi, strasznie mnie męczą, mówi, będę pił do rana. Także cały czas to powtarzał, mówił cały czas po koreańsku. Mówił po koreańsku, oczywiście było dobre tłumaczenie, natomiast faktycznie no, sukces niepodważalny, bo wygrał również jako najlepszy film Parasite, jako najlepszy film nieanglojęzyczny, gdzie Boże Ciało też kandydowało do tej roli, no i później najlepszy film w ogóle 2019 roku, plus najlepszy reżyser dla Bonga Joon-ho, także naprawdę taki sukces, bo to były pierwsze Oscary w historii Korei Południowej, także w ogóle też film Joker także sprawa. Kandydował, dostał dwie mniej ważne nagrody, natomiast jeśli chodzi właśnie o całą kwestię związaną z aktorstwem, z Jokerem, mamy tutaj książkę Bez Maski Tysona Fury'ego i 30 egzemplarzy tej książki jest dla was. Macie ewentualnie, chcąc tę książkę posiąść, napisać komentarz na czacie, tylko nie na czacie live, a w komentarzach na YouTubie pod filmem z tym programem. Do rozdania jest 30 książek, kolejne 70 za tydzień i na Twitterze oraz na Facebooku. I teraz kwestia podstawowa, w jaki sposób wejść w posiadanie takiej książki? Otóż Tyson Fury zrobił kiedyś show na konferencji prasowej poprzedzającej walkę z Władimirem Kliczką, przebrał się za Batmana i inscenizował pojedynek, walkę z Jokerem. Pytanie do was, w jakiej roli widzielibyście Tysona Fury'ego na wielkim ekranie? Wydaje się, że on to swoje fizyczne ma bardzo bogate i was zapytam w studiu, czy też mielibyście jakąś propozycję na to, obsadzić go Frankensteina, czy może małego księcia? Najlepszy mały książę. Myślę, że Tyson Fury ma tyle talentów, że on by się sprawił w każdej roli. Tak. Nie ma ograniczeń dla niego. Powiem, że już powinien Oscara dostać, jak świetnie zagrał nieprzytomnego w walce z Wilderem w rundzie numer 12, kiedy udawał, że jest znokautowany. Tak, książka właśnie wyjaśnia sprawy, że nie udawał. On tam bardzo dokładnie opisuje ten pojedynek i mówi, że w ogóle nic nie pamięta. Niepamięć straszna. Także to, że otworzył oczy na 5 tam bodajże, to mówi, że zawsze jak najbardziej autentycznie. Pytanie, czy ta książka też do końca nie jest, prawda, jakąś autokracją. Zawsze w jakimś tam sensie jest na pewno. Natomiast myślę, że ten opis tej walki bardzo szczegółowy przez Tysona Fury'ego też jest tutaj wart polecenia w tej książce. W ciągu 24 godzin po walce sam Tyson Fury przedstawił 3 wersje na temat tego. Ale później przemyślał. Później przemyślał, obejrzał jeszcze raz i książkowa jest chyba.
A słuchajcie, najlepiej się czyta. A propos pięściarstwa i boksu zawodowego, bo to szczególnie kręci widzów, są te różnego typu wejścia do ringu, te pojawianie się w maskach, te takie specyficzne przemarsze i wskakiwanie do samej klatki ringu. Co o tym sądzicie? Wy też mieliście kiedyś taki zamysł, żeby gdzieś tak podbarwiać trochę pod publikę? Bo to ludzi gawieć jak tak zwaną... Oczywiście, ale to musi być zgrane z osobowością osoby, która to robi. Nie ma... Zawodnik wchodząc do ringu musi się czuć przede wszystkim komfortowo. Jeżeli jest takim człowiekiem, który lubi trochę bardziej zabawić publiczność, jak na przykład Tyson Fury. Nassim Hamed, to wychodzi to naturalnie. Myślę, że tej naturalności właśnie trzeba szukać, bo ludzie to po prostu czują i są w stanie w jakiś sposób z tym rezonować. I nie zawsze też to musi być tak efektowne jak w postaci Prince'a Hameda. Ja przypominam sobie, że największe wrażenie, jakie w wyjściu do ringu zrobiło na mnie przynajmniej, to był Mike Tyson, kiedy po prostu wychodził zwyczajnie, ale z całą ekipą. Ta ekipa liczyła u niego akurat około 20 osób i za nim szło takim marszem taka armia ludzi i wyglądało to naprawdę niezwykle. Natomiast ja osobiście raczej starałem się oderwać od wszystkiego. Nawet nie chciało mi się pójść DJ-owi muzyki swojej dać. Tak, jeśli chodzi jeszcze o te wejścia, bo faktycznie Tyson, no to idealnie współgrało wtedy z tym, z wizerunkiem bestii żelaznego Majka. Czarne buty bez skarpetek, prawda, jak najbardziej taka minimalistyczna forma chmurny wchodzący do ringu, to już rywale w tym momencie umierali. Frank Bruno jeszcze 7 razy żegnał, zanim szybko został znokautowany, prawda, tak to wyglądało. Ale my z Edkiem komentowaliśmy bodajże chyba 2 czy 3 walki Darka Michalczewskiego i on w pierwszej obronie tytułu Mistrza Świata w Kolonii, no właśnie bardzo niewiele brakowało, by ten tytuł stracił w walce z Roberto Dominguezem z Hiszpanii. Ostatecznie go dosyć szybko znokautował, kontrując tytuł, obronił, ale on tam zjeżdżał do ringu, prawda, w przebraniu tygrysa, złotej klatce i powiedział, że nigdy więcej tego nie zrobi, dlatego że to go tak rozproszyło nieprawdopodobnie psychicznie, ta cała historia związana z tej, w tej klatce, prawda, tak, tygrys tak, tutaj tak zjeżdża. No jest za chwilę bum i leży tygrys. Dla widzów było to nieprawdopodobne. Niewiele naprawdę brakowało wtedy, żeby przegrał z tym Dominguezem przed czasem. Podpalił się Dominguez i przegrał. Ostatnie chyba takie wejście efektowne zaliczył Michael Hunter na gali w Arabii Saudyjskiej, kiedy walczył z Aleksandrem Powietkinem, tam przebrał się za Predatora. To jest też moim zdaniem fajny element promocji, bo za chwilę o Hunterze, który no, był znany dla fanów boksu, ale za chwilę o Hunterze pisały główne media na całym świecie, jak The Sun czy Daily Mail. Wszędzie było o tym stroju Predatora i też w ten sposób można budować jakąś swoją pozycję w świadomości kibiców. Ale zauważcie, że głównie wychodzą do ringu w takich dziwnych przebraniach i w dziwnej otoczce pięściarze, którzy potrafią mieć też podzielną uwagę w samym ringu, czyli Tyson Fury, który potrafi z kimś porozmawiać podczas pojedynku, czy Nassim Hamed, który zupełnie walczył bez tradycyjnej gardy i też sobie różne tam odgrywał scenki podczas pojedynku. Zazwyczaj tacy pięściarze też potrafił się skupić mimo tego, że walczą. Adrian Broner też przecież za każdym razem, kiedy wychodził do ringu, to śpiewał. Roy Jones Jr. też chyba swoją piosenkę nagrał i wychodził, śpiewał, tańczył. Czasami jest przerost formy nad treścią i to mi się wtedy nie podoba. Natomiast no, to są kwestia gustu. Ty mówisz o tych maskach, jeszcze oczywiście jest bardzo ważna muzyka. Meksykańskie kapele. Przy wejściu, kapele czy nie kapele, ale na przykład znowu wracam do Tygrysa, bo tam też pamiętasz, jak nieprawdopodobnie zrosła się ta muzyka zespołu Survivor, czy Oko Tygrysa, z Darkiem Michalczewskim. No to było trafione. Albo to, Wangelis z maską. Tak, ale z tym tekstem było trafione w punkt, bo i ten przydomek nadany mu na jachcie i później do tego dobrana genialnie muzyka. Dwukrotnie był ten zespół na jego walkach, grał to na żywo. Także, nie tylko na jego, bo i u Manego Pacquiao grał zespół Survivor. No nie, ale ja przecież tam byłem, no to mogłem ich obejrzeć i posłuchać blisko. I pamiętam, to było zawsze świetnie nagłośnione. Także siedziało się blisko ringu i oni zaczęli. Było to wejście, prawda,
z Rockiego i nagle to aż podnosiło człowieka na fotelu. To również komentator nabierał takiej werwy, powiedziałbym, dobrej, pozytywnej komentatorskiej. No naprawdę, laserowe efekty. No wszystko to było niesamowite. A więc, to mówię, to wszystko zależy, bo Mike Tyson, żadna muzyka niepotrzebna, żadna maska, nic nie, wystarczy, że był Mike Tyson i wiadomo, że za chwilę się może w tym ringu wydarzyć. On po prostu wszystko wypełniał. No ale później się to oczywiście i w jego przypadku nie zmieniło. Czy nawet jak Tomek Adamek wychodził tym swoim charakterystycznym funkiem Polakiem, prawda? No to jednak to było wrażenie naprawdę fajne, no. A wy mieliście tak a propos, jeszcze kończąc ten wątek, jakieś swoje ulubione utwory, które chcieliście, by wam puszczano regularnie przy wejściach? No ja przez długi czas wchodziłem do Drop the World Eminema. I to jest utwór, którego w zasadzie słuchałem tylko i wyłącznie przed walką i miałem taką po prostu mocną kotwicę, że jak słuchałem, to zawsze po prostu odpalały mi się wszelkie mechanizmy, które były nastawione na to, żeby walczyć. No i sam też bardzo lubiłem ten numer i myślę, że w pewnym momencie też ludzie zaczęli go kojarzyć po prostu z moim wejściem do ringu. Niemniej jednak myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa. Fajnie, jak się przyzwyczaja kibiców właśnie do pewnej piosenki, bo ludzie lubią takie rzeczy i po prostu właśnie jest ten element kojarzenia właśnie danego zawodnika z wejściem i to jest, powiedzmy, no taki show przed jeszcze tym całym show, które ma się odbyć w ringu, więc to jest element jak najbardziej potrzebny, budujący, powiedzmy taki przygotowujący ludzi na to, co się ma wydarzyć. Niektórym niezbędny nawet, bo Michał Cieślak w wywiadzie po pojedynku najbardziej narzekał na to, że nie mógł wysłuchać swojego numeru. Pytano go, czy przeszkadzały mu szatnie, jedzenie, o różne kwestie pytano go, natomiast on pamiętał tylko i wyłącznie, najbardziej doskwierało mu to, że zginął pendrive i nie mógł wyjść przy swojej muzyce, którego napędza do ringu. To też niesamowity wątek. Niesamowity wątek. No, ale to już w Polsce, tak? Tak. Ale no, znam jeszcze tak, bardziej, że tak powiem, skrajny przykład meczu Polska-Korea na Mistrzostwach Świata w 2002 roku, kiedy wykonanie hymnu naszego spowodowało podobno, że nasi piłkarze o własne nogi się potykali i tak dalej. Wspomnieliście tutaj już o Michale Cieślaku. Minęło już trochę czasu, można się było zdystansować w związku z tym, co się wydarzyło w Kinszasie. Jak powiedziałeś, Janusz, niedawno, najważniejsze, wszyscy zdrowo, cało wrócili do domu, jakimi drogami, jak długo to trwało, to jest najistotniejsze. No ale jeśli chodzi o właśnie reperkusje tego, to jak w tej chwili te plotki, które gdzieś tam są powtarzane i te informacje, które docierają, wyglądają? Prawdę mówiąc, ja już się tym w ogóle nie zajmuję, dlatego że najistotniejsza jest z punktu widzenia sportowego ta kariera dalsza Cieślaka. Myślę, że to należy wykorzystać i z tego, co wiem, jakieś ruchy są robione. Zostały wysłane pisma do WBC, bardzo delikatna, taka miękka dyplomacja, aby uwzględnić jednak te wszystkie utrudnienia, które Cieślaka spotkały, łącznie z tym przekładaniem terminu, znalezieniem się w tak, prawda, zupełnie diametralnie różnych warunkach, tym, że oczywiście sędziowie w porządku, bardzo fajnie, no bo trudno tutaj cokolwiek zarzucić, czy punktowym, czy też Griffinowi, sędziemu kanadyjskiemu ringowemu. Natomiast ten fakt, że sędzia czasowy, prawda, minuta, ta jedna ważna runda skrócona, inne z kolei ten, skrócone czasy przerwy i to wszystko być może, kto wie, być może, no, gdzieś tak w domyśle jest prośba o jakiś rewanż, prawda, czy o jakieś takie przychylne spojrzenie przez WBC. No, jeśli chodzi o, pamiętamy, WB już spojrzało przychylnie, jeśli chodzi o głowę i walkę z Brelisem, będzie Głowacki walczył o ten pas WBO z Lorenzem Okoli. Kto wie, no nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę mocną pozycję, jaką ma prawnik Leon Margules, tam, że być może jakaś zostanie poczyniona, prawda, jakiś ruch w kierunku Cieślaka. Natomiast słyszeliśmy, no Cieślak tu bardzo mocno się w Polsce wypowiedział, jeśli chodzi o wywiad, no miał spore pretensje jednak, troszkę odsłonił nie tylko rąbkę, ale powiedziałbym może więcej tej tajemnicy, bo tutaj rosła taka historia, prawda, jakieś tam nieszczęścia ogromnego promotorów okradzionych w pierwszym dniu, już pierwszej nocy. Jeszcze w tych wszystkich, powiedziałbym, na pewno dobrze sprzedających się, czy w prasie, czy w innych mediach historii, zabrakło mi takich zwykłych, prostych dziennikarskich rzeczy, czy telefon tam na miejsce do Kinszasy. Dzisiaj to nie jest problem, żeby zadzwonić gdzieś tam do hotelu, zapytać, jak tam, dać tej drugiej stronie trochę szans. Ale mówię, to już jest sprawa za nami. Teraz jestem bardzo ciekawy, bo nie po raz pierwszy pokazał Michał Cieślak, że stać go na wiele w zawodowym boksie. Ta kategoria jest taka, jaka jest.
w tej chwili. Tam to nie jest dzisiaj moim zdaniem najmocniejsza kategoria w zawodowym boksie. Był taki moment, że była bardzo mocna. Dzisiaj zobaczymy, co się będzie działo z tymi filmami. W całej historii jednak jeden moment. Tak, chyba. Tak. No zobaczymy, jaka będzie, jacy będą co się stanie z finalistami. Brielis też ma już swoje lata, być może zakończy karierę, jeśli wygra, a być może jeszcze będzie chciał to spieniężyć. Zobaczymy, czy z Dorothy Kosem, czy on się zdecyduje na kategorię ciężką, czy też jeszcze gdzieś. No nieważne. Natomiast zbyt wielu tam tych zawodników nie ma, patrzmy na te nazwiska. I to miejsce jak najbardziej dla Michała Cieślaka jest i warto, żeby w tych takich różnych, czasami polskich dziwnych sytuacjach, konfliktach jakichś promotorów, gdzieś nie został zgubiony sam zawodnik, bo on tutaj w tym momencie jest zdecydowanie najważniejszy. Ale on sam wypowiedział się na ten temat, że właśnie dojrzał w związku z tym, że w ogóle uczestniczył w takim wydarzeniu, w walce Mistrzostwa Świata, też dodało mu takiego swoistej, mimo porażki w walce, takiej pewności, takiego przekonania, że należy do tej elity. Tak, ciągle nie wiadomo, co z tymi pieniędzmi, czy dotarł do Polski, czy nie, ale myślę, że to jest jakby, abstrahując od tego, Michał zarobił dużo więcej, bo zebrał bardzo cenne doświadczenie, sprawdził się na trudnym, bardzo trudnym terenie. Pytanie teraz, jak będzie wyglądała jego przyszłość, bo to, co pan Janusz powiedział, ta wypowiedź Michała bardzo dosadna i z tego, co wiem, tam są też problemy z kontraktem, bo są dwa kontrakty. Jeden kontrakt jest pomiędzy Zbyszkiem Ratyńskim, Tomaszem Babilońskim, a świętej pamięci Andrzejem Gmitrukiem. Jest drugi kontrakt między Leonem Margulesem, Zbyszkiem Ratyńskim i Andrzejem Wasilewskim. I teraz pytanie, ten pierwszy kontrakt wygasa w maju, ten drugi obowiązuje jeszcze bodajże przez 2 lata albo 2,5 roku, więc pytanie, w którą stronę pójdzie Michał, bo no, szkoda by było, żeby przez te zawirowania teraz jego kariera ucierpiała na tym. Przede wszystkim szkoda by było, żeby promotorzy, którzy mają Michała Cieślaka, mają udziały w Michał Cieślak, mieli sprzeczne ze sobą interesy, więc najlepiej, jeśli wybrać promotora, to żeby był to jeden promotor. Wiadomo, że pan Ratyński raczej jest tam w roli pasjonata, który pomaga Michałowi. Natomiast tu potrzeba jednego, mówiąc konkretnie, płaci za wszystko, no i płaci, ma takiego swojego pięściarza, z którym się utożsamia, z którym jest powiedzmy blisko, natomiast dwóch pozostałych to są tacy promotorzy z prawdziwego zdarzenia i tutaj dobrze by było, jakby nie było konfliktu i Michał miał jednego promotora, żeby jeden drugiemu nie przeszkadzał. Bo to ja miałem wrażenie przynajmniej, że przy okazji organizacji tego pojedynku trochę tak było, no bo to, że my nie mamy takich zawodników jak Michał Cieślak, nie mamy ich dużo na pewno. Na palcach jednej ręki można policzyć z takim potencjałem, już z takimi umiejętnościami, przede wszystkim, co pokazała jeszcze dodatkowo ta walka z twardą głową i z dosyć mocnym uderzeniem, no to w jakich warunkach on walczył o to Mistrzostwo Świata i gdzie go wysłano, no to tak jakbyśmy mieli nadmiar tego bogactwa. Natomiast myślę, że żeby był jednego promotora, jeden promotor by się nim zajmował, no to myślę, że zorganizowane to by było dużo, dużo lepiej. Co sądzisz na ten temat? Bo tutaj rzeczywiście wydaje się, że Tomasz Babiloński z Andrzejem Wasilewskim generalnie kroczą w tym samym kierunku, natomiast czy jest jakiś tam na horyzoncie po tym wszystkim? Jeszcze chcę ci wejść w słowo, przepraszam. Wydaje się, że w jednym kierunku, natomiast ich informacje, które wypuszczają do mediów, są jakby sprzeczne. I to nie pierwszy raz, i to przed walką i po walce, więc niby w jednym kierunku, a jednak oddzielnie. Ale uciekali w jedną stronę z podrinku tam. Ja w zasadzie się zgadzam tutaj z Maćkiem w 100%, z panem Januszem również. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby dobrze poprowadzić tymi dalszymi losami Michała Cieślaka. On jakby ze swojej strony zrobił to, co mógł zrobić. Walki nie wygrał, zdobył cenne doświadczenie, nie ucierpiał na tej walce fizycznie zbyt mocno, co jest przecież bardzo ważne, więc jakby na tej fali trzeba po prostu pójść dalej, ale tutaj głównym elementem rzeczywiście będzie jakieś ujednolicenie tego dalszego planu na Michała.
No więc miejmy nadzieję, że tutaj promotorzy będą w stanie się dogadać i w niedalekiej przyszłości Michał będzie miał możliwość, żeby boksować. I myślę, że też nawet gdzieś tam się mówiło o tej potencjalnej rewanżowej walce z Makabu. Prawda jest taka, że jest przynajmniej kilka fajnych pojedynków, które będzie można dla Michała zorganizować, jeżeli tylko promotorzy będą jednomyślni. Tak, nazwisko nawet, sobie. Nawet nie wyjeżdżając z kraju tutaj, chociaż Michał twierdzi, że nie chce walczyć z Polakami, natomiast Krzysiek wyraził taką chęć, Włodarczyk. No i to by była na przykład dla takiego zawodnika, który ma walkę pomiędzy kolejną o Mistrzostwo Świata idealna, bo mamy byłego mistrza świata, mamy zawodnika rozpoznawalnego, budowanego przez lata przez pana Andrzeja Wasileckiego w Polsce i w jednej i w drugiej telewizji i rozpoznawalny, tak jak powiedziałem, a jednak już schodzący z piedestału, więc moim zdaniem jak na takie nazwisko dosyć łatwy, jeśli chodzi o wybór sportowy, bo wiadomo, że zorganizować taki pojedynek ze względu na oczekiwania finansowe, przede wszystkim prawdopodobnie Krzyśka, będzie trudno. Anglicy pokazują, że to jest sól taka walka świetnych zawodników. Jeżeli ma się oczywiście takich zawodników w jednym kraju, w jednej wadze, będziemy na pewno jeszcze mówić o tym, chociażby starciu Dibua, prawda, Joyce, nie mówiąc o tych już najwyższych szczytach. U nas, jeśli chodzi o tą kategorię cruiser, to się prosiło w pewnym momencie, żeby do jakiejś takiej walki doszło, bo na pewno było ogromne zainteresowanie. Najlepszy przykład, że kiedy już Adamek znalazł się w wadze ciężkiej i ta walka ze Szpilką, no też to było rekordowe zainteresowanie, pełna Tauron Arena. Znakomita sprzedaż pay-per-view, świetne wyniki finansowe. Także to wcale nie tak odległe przecież czasy. Ja rozumiem oczywiście obiekcje samych zawodników, to jest zupełnie zrozumiałe, ale ja myślę, że gdyby te warunki były konkretne, nie mówię teraz, że to teraz trzeba na siłę do takiego pojedynku doprowadzać, bo być może gdzieś tam coś się nie będzie tak układać, ale też bym tak nie stawiał takiej tam zdecydowanie, bo to jest po prostu biznes. To jest jeden wielki biznes. Sport jest oczywiście tutaj szalenie istotne również, ale tutaj najważniejszy jest biznes, że to się wszystko układa dobrze. Powinno się takie walki robić, moim zdaniem, ale... Panowie, a jak wy oceniacie tą decyzję, że Michał Cieślak i jego team polecieli na 3 dni przed walką? Znaczy, bo tutaj to są głosy podzielone. Tu słyszałem o takim wywiadzie Krzyśka Głowackiego, który twierdzi, że powinno się na 2 tygodnie przed. Rozmawiałem dziś o tym też z Andrzejem Liczykiem. Ja bym na 2 tygodnie przed akurat do Kongo nie jechał, ze względu na to, że bardzo jest trudno o sparing partnerów, zorganizowanie tam wszystkiego logistycznie. Przecież widzieliśmy, w jakich warunkach odbywała się sama walka, ale i trening medialny, słyszeliśmy wszystkie doniesienia. Do tego jest problem z pożywieniem i tak jak wspominał tu Przemek Saleta, bardzo niezdrowy kontynent. Ja bym się aż tak długo tam nie klimatyzował, raczej bym pojechał tak, jak zrobił to team Cieślaka na ostatnią chwilę. Wiem, że oni by pojechali jeszcze dzień później, tylko był problem z tym, bo ekipa z Kongo chciała, że dała bilety wcześniej i chciała, upierała się przy tym, żeby przyjechali wcześniej, wiedząc też o tych problemach z aklimatyzacją. Także myślę, że to optymalnie, co chciał zrobić team Cieślak. Myślę, że tutaj oczywiście jeszcze jest Kongo Brazzaville, które tam jest zdecydowanie bardziej bezpiecznie i tam ewentualnie też można, bo są inne miejsca w Afryce o podobnym, w ogóle inne miejsca o podobnym klimacie. Bo taki przeskok jednak okazał się tutaj w praktyce również ryzykowny, bo z tego, co mówił Michał, to że od początku, właśnie 6. rundy mniej więcej, odciął go zupełnie, no to też o czym świadczy, prawda, że czuł się świetnie przygotowany fizycznie, ale można się czuć znakomicie przygotowanym. Nie wiemy do końca, na ile wpływ miało to, co wydarzyło się w tej rundzie, kiedy dostał te 2 uderzenia. Moim zdaniem miało to też na pewno spore znaczenie, bo to był potężny, szczególnie ten drugi, był potężny cios, który go też odciął, więc to też mogło mieć wpływ później na to, że zabrakło mu. To wszystko się nagle skumulowało, tam był jakiś nagły stres takiej sytuacji, bo gdzieś to widmo porażki przed czasem stoi przed oczami. Ja myślę, że tutaj takimi historiami jak to, no to w normalnym, poważnym takim gdzieś sporcie
to zajmują się ludzie, którzy się naprawdę na tym znają. W boksie to czasami bardzo różnie z tym bywa. Ja sobie przypominam, nawet wielkie walki o wielkie pieniądze dochodziło do takich sytuacji, że nie wiadomo, ktoś tam pojechał do Big Bear, później mówi, no to było zupełnie bez sensu, bo bardzo źle to przygotowanie, powiedzmy, w wysokich górach zniosłem. Ale to się zdarza również w sporcie olimpijskim. Ja sobie taką sytuację przypominam polskich pływaków przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie, którzy wtedy odnosili naprawdę spore sukcesy, zdobywali tytuły mistrzów świata. To dzisiaj się, prawda, się słuchamy jak bajki o żelaznej wilku. Wtedy trener kadry długodystansowy zdecydował się, że pojadą na zgrupowanie wysokogórskie. I pewnie sam przyznał, że to był jego wielki błąd, bo zrobił to po raz pierwszy i po prostu to nie wypaliło. No bo to jest ryzykowne. Więc to najlepiej jest, jak się powtarza pewne rzeczy. W takim przypadku, jeżeli chodzi, podejrzewam, o Kinshasę, to również trzeba by mieć konsultacje bardzo dobrze z ludźmi, którzy taki wariant przećwiczyli. I to przećwiczyli w różnych, prawda, historiach. Czy to faktycznie jest dobrze pojechać w ostatniej chwili z takiego i tak dalej. Chociaż do tego zawsze będzie dochodziła sprawa indywidualna, bo każdy organizuje inaczej. Strasznie ciężko jest to obliczyć. Można nawet dwa tygodnie wcześniej sobie to zaplanować i tak się nie strzelić. Tak więc myślę, że to jest, że zważywszy na to, że oni pojechali w takim odstępie czasowym, to i Michał zaprezentował się tak, jak się zaprezentował, to ja uważam, że on po prostu zdał egzamin. Tak. I to, czy się poczuł gorzej, czy się nie poczuł, no to była walka bokserska o Mistrzostwo Świata, tak więc, w którym też przyjął ciosy, więc też nie, to nie musiała być kwestia aklimatyzacji i pogody, tylko... Ja jest 100%, bo Michał sam miał takie odczucie, że w szóstej rundzie akurat odciął mu prąd, ale powodu nie znamy, bo tam były trzy sprawy. Aklimatyzacja to jest jedna, czyli ta wilgotność, temperatura. Stres, może taka mobilizacja dodatkowa związana z walką o Mistrzostwo Świata, może w tym pierwszym. Być może miękkość ringu jakaś miała. To wszystko, mówię, cały czas poboczne rzeczy, ale bardzo istotną sprawą w tym wszystkim był styl Makabu. Styl Makabu, który jest zawodnikiem o określonym bardzo wysokim poziomie, z którym Michał się wcześniej nie spotykał w walce, bo na sparingach miał różnych dobrych. I styl Makabu jest taki, że on jest cały czas blisko rywala. Potrafi cały czas boksować tym dużym, wysokim tempem. Nawet kiedy on nie zadaje ciągle ciosów, to jest blisko na nogach. Cały czas balansuje, więc unika te ciosy przestrzelone, kosztują dużo i oddaje dosyć mocno. Wiadomo, że Michał jest twardym zawodnikiem i może nie wszystko aż tak mocno czuł, ale jednak relatywnie mocno. I myślę, że ten styl Makadu też zabrał bardzo wiele. Ale myślę, że takie detale są szalenie istotne, bo one wpływają również na psychikę zawodnika, że zawodnik wie, że jest odpowiednio zaopiekowany, że się o niego w taki właśnie sposób troszczy, że wszystkie elementy są bardzo dobrze przygotowane. Już z myślą o tym, gdzie tam pojedziemy, to jeszcze tylko mu dodatkowo pomaga. Oczywiście boks jest nieporównywalny z innymi dyscyplinami, szczególnie takimi niekontaktowymi, ale pamiętam, wielokrotnie rozmawiałem na temat właśnie takich przygotowań w bardzo specyficznych warunkach z Robertem Korzeniowskim, który zdobył 4 złote medale w chodzie. On był doskonale przygotowany wraz ze swoim trenerem. Ile trzeba będzie mieć butelek na przykład wody, którym się będzie polewał w upale, bo wiadomo było, że na przykład w Atenach będzie to przed południem, oni tam będą szli w upale dochodzącym do 40 stopni. Ktoś, kto nie był do tego przygotowany pod względem, że nie miał wszystkiego rozpracowanego, nie miał szans na sukces. Nawet jak był znakomicie przygotowany, bo po prostu przegrałby z pogodą. On był również przygotowany i świetnie do samych zawodów, jak również był przygotowany logistycznie do wszystkiego, co tam się może wydarzyć. I te wszystkie elementy, jak razem współgrają, to oczywiście nie trzeba być tutaj specjalnym mądrolem, żeby powiedzieć, że jest znacznie lepiej. A niestety w boksie jest ten element, który potrafi wszystko zmienić, bo nigdy nie wiemy, ile dany cios nam zabierze po prostu energii. Masz mieć każdy plan, który się burzy. To jest Mike Tyson, chyba Dariusz Michalczewski mówił, że nigdy nie wiesz, ile zdrowia zabierze ci dany pojedynczy cios. Czasami to może być jedno uderzenie i po prostu i nagle całe twoje przygotowania gdzieś tam odlatują w niepamięć. Mike Tyson zresztą przerabiał to na własnej skórze, bo rywalizował pośrednio na przykład z takimi zawodnikami, pośrednio przez wiele lat, jak Lennox Lewis, i powiedzmy Lennox Lewis walczył z jednym rywalem, on walczył z drugim i tamten znosił ciosy, które były jedne z najmocniejszych na świecie, tego zawodnika bardzo dobrze. Od Tysona już tak dobrze tych ciosów nie znosił, mimo że być może aż dużo silniej nie bił, natomiast bił silniej, szybciej w innych płaszczyznach, był bardziej agresywny. No i tym to było spowodowane.
Przejdźmy teraz może do Krzysia Głowackiego, bo taki akurat jest moment, że podano ostatnio ranking kategorii junior ciężkiej i Lunga właśnie skoczył w tej chwili na trzecie miejsce, natomiast zepchnął Krzyśka Głowackiego na pozycję czwartą. On też bardzo mocno sposobi się, już mowa o naszym reprezentancie, do właśnie tej ewentualnej konfrontacji w Wielkiej Brytanii z Lawrencem Okolim. No tutaj też ciągle nie wiemy, czy ten termin się, jaki będzie termin. No ostatecznie teraz się mówi o 28 jednak marca w Wielkiej Brytanii. No ja myślę, że to się jeszcze może zmienić. Podobnie jak sytuacja Szeremety. Już przed tym miał być Kazachstan, który przeważał, a teraz się okazało, że Kazachstan nie, a więc znowu Stany Zjednoczone, nie wiadomo czy Chicago, czy Nowy Jork. To też nie jest do końca jeszcze przesądzone, a za chwilę, za tydzień jak się spotkamy, może się okazać, że znowu wraca Kazachstan, bo ktoś tam, powiedzmy, wyłożył większe pieniądze. Chociaż bardziej prawdopodobne faktycznie są Stany. I tak jest, no wiemy, tak jest w boksie. Jak nie kontuzja, to jakieś inne historie. I tych zmian jest naprawdę sporo. Do tego jeszcze dochodzą inne też ciekawe zmiany, bo na przykład dochodzą zmiany trenerów na przykład, których też, ale to już jest jakby inna sprawa. Innych zawodników, którzy mają być wiodącą parą na tej gali. Tak jest chyba w przypadku Krzyśka, bo tam Usyk ma tak, no to walczyć, ma kontuzję łokcia i kontuzja nie jego rywala, tylko innego zawodnika. Już wiemy, że najwcześniej w maju będzie walczył z Cicerem, a to też nie jest w ogóle pewne, także kontuzja łokcia poważna sprawa. Myślę, że najważniejsze z perspektywy polskich kibiców jest to, że te daty się nie pokrywają, no bo wtedy byłby ogromny problem, kiedy Kamil Szeremeta walczyłby na jednej gali z Krzysztofem Głowackim, no to byłby olbrzymi problem dla trenera Łapina, który już przez to przechodził w Rosji i to jest najważniejsze. Z tego, ale jeden może by wygrał wtedy. Tak, jeden może by wygrał. Łapin cały czas miałby ten sam plan przygotowania do końca jednego i drugiego. Ten bezpośrednie przygotowanie startowe, a tak to ten Łapin też będzie w rozwiązach, bo zwróćmy uwagę, że mogą być na dwóch różnych kontynentach oba pojedynki. Anglia i Stany Zjednoczone. To też jest pewien problem. Raz, że trener Łapin jest wyłączony na kilka dni, tak? Albo któryś z zawodników, z przygotowania konkretnego zawodnika, albo któryś z zawodników jedzie z trenerem na tą walkę jednego bądź drugiego, powiedzmy, Szeremety do Stanów Zjednoczonych. No to jest też kolejny problem. To jest zawsze problem, kiedy trener ma kilku dobrych zawodników. Kiedyś była taka wielka gala, przecież w Chicago 2005 rok, w maju, walka główna Andrzej Gołota kontra Lamont Brewster, natomiast wcześniej Tomasz Adamek, który walczył z Polem Brixem. Niesamowity pojedynek. No i sam Kolona, który był głównym trenerem jednego i drugiego. No i wtedy oczywiście Adamek skradł show, wygrywając po nieprawdopodobnym boju walkę z Brixem. A Gołota przegrał. Nie miał tam z kolei, też narzekał, bo nie miał takiej pomocy, jakiej chciał od trenera, ale myślę, że to... Ale hala była pełna, wielka hala w Chicago, ponad 20 tysięcy osób, pełna. No właśnie, a wiemy, że Tomek Adamek mniej potrzebował trenera przed samym pojedynkiem, bo wydawał się bardziej odporny psychicznie niż na przykład Andrzej Gołota, który gdzieś tam mocniej się stresował przed swoimi pojedynkami. Ja pamiętam, wchodząc tobie słowo z kolei, sytuację ze Spotka w Katowicach wtedy, kiedy też walczyli, kiedy Tomek Adamek toczył pierwszą walkę w kategorii junior ciężkiej. I ja wtedy byłem z operatorem kamery, kręciłem taki reportaż o nim i zastanawiałem się, czy on nas wpuści do szatni przed walką. Wiadomo, potrzebujecie koncentracji, wyciszenia i tak dalej. Tomek powiedział, że dla niego to jest żaden problem. I tam cały czas ostatnie minuty przed wyjściem do walki kamera mu cały czas towarzyszyła, wszystkie detale kręciła i tak dalej, także też mi tym zaimponował takim luzem i taką pewnością, jak mówisz, Maciej. A ty, Izu, też miałeś takie problemy na pewno, tak? Jak byłeś w Nowej Zelandii, czy to był problem? W sumie ja tego nigdy tak nie odbierałem. Tak naprawdę długo mnie cieszyło to, jak mogłem na przykład zrobić walkę wcześniej, a później jeszcze się przebrać i oglądać resztę walki. Jednak to, jak się walczy główną walkę wieczorem, no to trzeba długo czekać i na przykład nie miałem takiej rozbieżności uwagi, żeby sobie spokojnie, wiadomo, jak telewizor był w szatni, to można było oglądać, ale czasami te walki, po prostu mając główną walkę wieczoru, człowieka omijały. Więc no i
to jest kwestia indywidualnie. Jeżeli chodzi o moje jakby walki jeszcze z trenerem Kevinem Barry i Josephem Parkerem, to mieliśmy ogólnie bardzo fajną atmosferę w szatni, do której ja na początku musiałem się przyzwyczaić, dlatego że tam było bardzo dużo luzu i takiej muzyki. Naprawdę bardzo, bardzo pozytywną atmosferę wprowadzali. Ja natomiast jeszcze z Polski, że tak powiem, wywiozłem takie raczej zaciśnięte zęby i tak dalej. Aczkolwiek udzieliło mi się to i naprawdę fajnie to wszystko funkcjonowało. Tak, no tutaj różnica pewna jest, bo tu będą jednak stawką dwa tytuły mistrzowskie, także dwie walki o mistrzostwo świata, prawda? Bo... trudno sobie wyobrazić, przepraszam, że wejdę w słowo, żeby te walki nie były walka po walce, żeby tam była walka jeszcze między nimi. No, jeżeli byłoby to na innej galii. No, ale na razie jakby tego problemu nie ma, bo wiadomo, że raczej te walki będą w odrębnych terminach w innych miejscach. Skromny mamy ten potencjał tych zawodników, którzy się liczą w tych rankingach, no i rzeczywiście jeszcze w związku z tym ta kumulacja niestety może się pojawić. Nie będzie walki Canelo Alvareza z Riotą Muratą, też się mówi o tym, że Canelo jest skonfliktowany z Oscarem De La Hoyą, swoim promotorem. Tak, ale to rzeczywiście ten konflikt prawdopodobnie jest, jak wiadomo, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy to jest kwestia pieniędzy, bo przecież ma te pieniądze zagwarantowane Canelo w związku z tym niebotycznym kontraktem, który zdarzą zawarł na 365 milionów dolarów. Być może Japończycy nie spełnili pewnych tutaj wymagań. To wszystko fajnie brzmiało. Murata, Saitama, 50 tysięcy ludzi. Wszystko prawdopodobnie skończy się w Cinco de Mayo, czyli w maju, na początku maja, i walką pytanie, kto, czy Sanders, czy Callum Smith. Także na dzisiaj tak to wygląda. Tu raczej chyba innej już opcji nie będzie, bo jednak tą walkę trzeba zapowiedzieć znacznie wcześniej. No i kolejny nasz cruiser, a więc ten nowy cruiser po prawie 12 latach, Artur Szpilka, powraca i znowu kwestia tego rywala Siergieja Radczenki z Ukrainy, który nie ma jakiegoś nadzwyczajnego bilansu, ale generalnie w opinii wielu sprawdzi się jako takie przetarcie dla Artura w tej nowej, starej kategorii. Zgadza się. Myślę, że to są takie pojedynki, o których można bardzo dużo mówić, zanim takie pojedynki się wydarzą. Natomiast wydaje mi się, że tutaj Artur ma po prostu robotę do wykonania. Chłodna głowa po prostu jest dużo większym zawodnikiem, bo Radczenko nie jest wysokim chłopakiem. Do niskich też nie należy, no ale jakby tutaj Artur się znajdzie w sytuacji, w której będzie miał przewagę warunków fizycznych, znowu wraca do tych czasów, będzie wyższy, będzie miał większy zasięg ramion. Trzeba będzie to mądrze wykorzystać. Gdzieś tam ja sam tylko myślę o tym, że Artur musi uważać na lewy sierp, bo Radczenko całkiem fajnie bije ten cios. A Arturowi się zdarzało go przyjmować, więc to dobrze, jest pewnego rodzaju zagrożenie, bo po prostu trzeba być na tym skupionym i po prostu robić swoje, więc jestem ciekaw, czy po prostu będzie się Artur w pełni trzymał planu i mam nadzieję, że ten egzamin po prostu zda na piątkę, bo to są właśnie takie wyzwania, gdzie po prostu trzeba wyjść i pokazać taką dojrzałość bokserską. To nie jest zawodnik, z którym trzeba się bić, z którym trzeba robić nie wiadomo co, po prostu trzeba dobrze, mądrze boksować i odnieść pewne zwycięstwo. Specjalnie teraz przed tą walką Szpilka Radczenko nie analizował, bo poczekamy do walki, zobaczymy, jak ona będzie wyglądać, bo to już sporo niewiadomych. No, sporo niewiadomych, jeśli chodzi, mówię, jak Artur się będzie prezentował, bo mniej więcej wiem, czego się można spodziewać po Radczence, natomiast ponieważ tak naprawdę ostatni raz widziałem, nie pamiętam już kiedy, w tej walce na turnieju już tam ma w wadze 91 kg Szpilkę, no to zobaczymy po prostu. Po siódmym będziemy mogli porozmawiać. Na pewno jest zdecydowanie szybszy. Z tych materiałów, które docierają do mnie na mediach społecznościowych też, które Artur stawia, no to rzeczywiście ta szybkość rośnie proporcjonalnie do utraty wagi.
Więc to jest dobra wiadomość. Myślę, że też odczuwalna będzie bardziej w tej kategorii wagowej jednego siła ciosu, chociaż Radczynko akurat jest twardym rywalem, bardzo twardym, bo Cieślak, mimo że go kładł na ziemi i próbował jeszcze go tam ciosami nie do końca prawidłowymi kończyć, no to nie udało się. Boksował z nim przecież Głowacki, który też ma czym uderzyć i tutaj też nie miał większych problemów akurat Radczynko z tym. Także jest szansa, żeby zaprezentował się na tle naszych dobrych cruiserów bardzo dobrze. No i na pewno będzie ambicjonalnie o to walczył. Te rekordy nie zawsze walczą. Czasami tak jest, no jak przyjeżdża zawodnik, który ma 40 przegranych, 39 przed czasem, no to wiadomo, czego możemy się spodziewać. Natomiast kiedyś pamiętam, przyjechał do mnie taki Witali Mirza. Wcześniej walczył z Grześkiem Prokcą i Bredzis mnie się pyta, akurat Marys Bredzis, który walczył na tej samej gali, pyta z kim on walczy. Ja mówię, że ze mną. On mówi, że wrócił z nim ze sparingów, w tej chwili był na sparingach u Kesslera i był na sparingach u Abrahama i mówi, że tego Abrahama tam na tych sparingach nieźle lał i mówi, że będzie trudna walka. I to samo zresztą potwierdził Grzegorz Proksa, który miał z nim ciężki pojedynek, a miał rekord w tamtym czasie 6-4, z czego 4 przerażki były albo sprzeczne decyzje, bo przegrywał po prostu nie u siebie, bo nie miał promotora. Tak samo promotora nie ma Radczynko i wiele z tych walk na pewno by potoczyło się inaczej. Maciek, ale czasami są zawodnicy, którzy mają rekord 26-0, 26 nokautów. I też nie wiadomo, czego się spodziewać, gdy pije do takiego rywala z Argentyny, rywala Masternaka, który nic nie umiał, miał rekord 26, zwyciężył wszystkie przez nokaut. I do tego miał warunki fizyczne komiczne, jak na kategorię cruiser. Z tego. Peter McNeely, który też miał 43 zwycięstwa. No, ten przynajmniej agresywnie się rzucił do przodu i jakoś wyglądał. Pytanie, jak Radczynko teraz podchodzi do boksu, bo tam widziałem, że filmiki, które wrzuca, to tam jak tapla się gdzieś w śniegu, zdaje się ostatnio jakąś walkę w MMA przegrał pod koniec ubiegłego roku, także ciekawe, czy on poważnie to traktuje. No, ja rozumiem, natomiast ten poziom boksu na Ukrainie jest dosyć wysoki. Przede wszystkim prawdopodobnie nie jest trudno dobrego sparring partnera, co jest bardzo istotne. A fizycznie jest cały czas w treningu, bo prawdopodobnie lubi sport, no więc będzie miał formę stabilną prawdopodobnie. Bokser na telefon. Za kilka dni już gala w Stalowej Woli. Mówiliśmy już sporo o tym, to będzie pierwszy memoriał Luciana Trelli. Z tego co wiem, Marian Kasprzyk ma się pojawić, między innymi ma się pojawić Andrzej Rżany, medalista Mistrzostw Świata. Ma przyjechać między innymi Roman Gottfried, też przed laty wielokrotny mistrz Polski, także medalista największych imprez, a więc zapowiada się show. Natomiast jeśli chodzi o całą otoczkę, natomiast no, zobaczymy, jak to wypadnie, jeśli chodzi o walki. Krzysztof Twardowski między innymi ma toczyć walkę z Hamzą Wanderą z Ugandy i także Przemysław Gorgoń z Slash Film. Nie są to powalające nazwiska, ale być może będziemy świadkami w miarę ekscytujących wydarzeń. A rywali nie znam, także nie mogą mnie powalić. Wandera walczył z Michałem Cieślakiem. Tak, oczywiście. Zobaczymy, jak Twardowski się pokaże. No. I boks olimpijski, oczywiście także Krzysztof Włodarczyk, ale nie ten Diablo, tylko debiutujący jego młodszy kolega. I Michał także Bańbuła. I proszę Państwa, teraz sekwencja tego, co wydarzyło się w miniony weekend. Musimy tak samo do tego się odnieść, bo było rzeczywiście ciekawie. Przede wszystkim walka Kela Brooka z De Luką. Pewne zwycięstwo i po tym ponadrocznej przerwie bardzo efektowny powrót. Eks-mistrza. Tak. No, najpierw go rozbił, a później go skończył takim bardzo fajnym lewym prostym, tylko był lewy prosty z takim, ładnie go dokręcił tak na szczękę. Taki haczyk był, także już się nie pozbierał po tym wszystkim. De Luka, waga junior średnia, moim zdaniem nie dla Kela Brooka mimo wszystko, a w półśrednio może mieć problem ze zrobieniem. Także też ciągle, no, boksować wiemy, że potrafi, ale też nawet w tej walce z De Luką trochę przyjął, także. Generalnie w walce z De Luką chyba jak na taki poziom rywala to i tak był bardzo ostrożny i tak podszedł do tego profesjonalnie dosyć. Natomiast był wyraźnie szybszy od De Luki. Natomiast też trzeba zwrócić na to uwagę, co pan Janusz powiedział, że
No, te gabaryty jego są bardzo mizerne. Na, już na kategorię super półśrednią. De Luca był zdecydowanie większy od niego, naprawdę. Ten kościec Bruka wygląda tak drobny, a jeszcze w porównaniu z tymi zawodnikami w 60 ponad 9 kg to zupełnie. Więc będzie miał z takimi topowymi problem, bo jest takie powiedzenie, że duży, dobry zawodnik zawsze wygra z małym, dobrym zawodnikiem, więc oczywiście jeśli ten mały jest dużo lepszy od większego, to nie ma problemu, tak jak w tym przypadku. Natomiast jeśli jest dwóch dobrych, to tak jak powiedziałem, duży, dobry zawsze z małym, dobrym wygra. Ale ponieważ jest w Anglii bardzo popularny, od razu wczoraj i dzisiaj pojawiło się sporo spekulacji na temat, z kim ewentualnie będzie toczył kolejne pojedynki. Także na gali w Sheffield Terry Harper, Angielka, zdobyła Mistrzostwo Świata, pokonując Ewę Wallström. Odnotujmy w kategorii superpiórkowej. Zaraz mi się skojarzyło. Mam mistrzynię Ewę Brodnicką, także taka walka. Kiedyś na przykład Terry Harper. Tam spojrzałem z tą Wallström, naprawdę dobrze boksowała, także proszę bardzo. Myślę, że to nierealne. No, prawdopodobnie nie, ale... Porozmawiać można. Życzeniowo na Twitterze widziałem, że anonsowali Ewę Brodnicką jako rywalkę, ale na razie Ewa ma swoją. I Firat Arslan, jednak doścignęły go trochę lata. Porażka z Kevinem Millerem. Rozmawiałem jadąc tutaj z Leszkiem Jankowiakiem, który prowadził ten pojedynek w ringu. I mówi, że jedną rundę wygrał. Natomiast widać było, że czuje te ciosy, bo on zawsze miał znakomitą gardę. Jak się go pamięta przez pojedynków z Hookiem, prawda? Jaka to była wojna, on naprawdę przedrze się przez tą gardę, to był duży problem. A tu mówi, Leszek mówi, nie wiem, czy to jest kwestia była siły uderzenia, czy to, że już jednak jest mocno wypalony Firat, no jednak prawie 50 lat, prawda? I że odczuwał te ciosy. W pewnym momencie, mówi, jak on dostał najpierw chyba lewy, troszkę się zachwiał, poleciał tam na liny, Lerena zaatakował, tak go zapytałem, czy w tym momencie już byś go poddał. Mi nie, jeszcze w tym momencie bym mu dał chwilę, ale ręcznik poleciał na ring poddający Firata Arslana i tak to się skończyło. Bo mówimy tu o szczelnym bloku, natomiast z wiekiem ten refleks ucieka, a w tym szczelnym bloku też trzeba umieć się odpowiednio napinać, czyli trzeba mieć ten timing, minimum przynajmniej tego timingu. Bo jeśli ten blok jest zupełnie bierny, te ramiona są rozluźnione, no to przez ten blok przychodzą ogromne wstrząsy, szczególnie jeśli ktoś po drugiej stronie ma czym uderzyć. Także myślę, że to jest spowodowane już przede wszystkim wiekiem. I my to mówiliśmy tydzień temu, że raczej tutaj faworyt jest jeden. Oczywiście krzyczano dużo, byłby najstarszym mistrzem świata. No jakim najstarszym? Pas IBO, no nie, oczywiście jest to pas piąty w kolejności, no mamy te cztery i piąty, ale tutaj to już byłoby jeden mocno daleko. Tak samo jak jeżeli ktoś jest mistrzem regularnym organizacji WBA, to tak naprawdę nie jest mistrzem świata i liczenie mu na przykład jak w pewnym momencie Alvarezowi, to też jest przesada. No, myślę, że tacy zawodnicy jak Alvarez to nie muszą się takimi historiami wspomagać. Natomiast tu byłby ale nie jest i raczej moim zdaniem już Arslan na ten najwyższy poziom nie wróci. To już było. W takim wypadku szkoda, że ten Arslan, który jeszcze do niedawna był bardzo wysoko w rankingu WBO, gdzieś tam mówiło się o pojedynku z Głowackim, że ten Arslan jednak nie został na tym drugim miejscu i biłby się z Główką o pas WBO. Myślę, że Głowacki by szybko go załatwił. No, faworyt tego pojedynku byłby jeden. Idealny rywal, o tym mówiliśmy też już kiedyś. Gary Russell Jr. pokonał Niambayera i obronił pas mistrza WBC w kategorii piórkowej. Piąta skuteczna obrona. Rywal też odgrażał się przed walką, że jest w stanie manto sprawić czempionowi. Natomiast w praniu wyszło na to, że jednak w tym przypadku Russell spokojnie tę walkę rozprowadził na punkty. Ta, Russell niski, 164, zasięg niewielki, 163 cm, ale to mówię, on potrafi boksować, przegrał tylko jedną walkę z Łomaczenką. To olimpijczyk, w sumie dobry zawodnik. Wielu stawiało tutaj, że może jednak wicemistrz olimpijski, wicemistrz świata kategorii Muszej Niambayar, miał rekord 10 zwycięstw, 9 przed czasem, da radę w tym pojedynku, ale jednak bukmacherzy mieli nosa, stawiali na zdecydowanie na Russella i wygrał bez dwóch zdań. A ja tego Russella komentowałem jeszcze jak on stawiał te pierwsze kroki, jak zaczynał w młodych talentach walki wieczoru bodajże grupy Golden Boy.
No i powiem szczerze, że miał taki syndrom, że pierwsze trzy rundy walczył jak zawodnik wybitny, nie tylko taki, który idzie na mistrza świata, tylko wybitny, nie dał się dotknąć i sam zadawał dynamiczne ciosy, po czym rywal się przyzwyczaił, nawet słabszej dużo klasy niż tu Nambayar, do niego i Russellowi szło ciężko, męczył oko kibiców i trochę sam siebie w tym boksie, natomiast tu widać, że pierwsze cztery rundy znowu bardzo dobre, później miał chwilę kryzysu, ale wrócił do tego boksu na wysokim poziomie i do koncentracji, więc widać, że on też się rozwija. Być może ta walka z Łomaczenką dała mu bardzo dużo. Teraz się odgraża, że dwie wagi wyżej wskoczy i też żąda tego rewanżu z Łomaczenką za tą porażkę jedyną w karierze. Tylko pytanie, czy będzie częściej walczył niż raz w roku, bo no to tak, wiadomo. No dwie wagi wyżej, to tutaj już jest zawsze, Rigondo też poszedł dwie wagi no właśnie, wyżej. Ta sama gala. W pewnym momencie, prawda, i nie istniał, bo nie miał właśnie prawa istnieć wtedy w tym pojedynku z Łomaczenką, a teraz wrócił do Kogucej, do swojej starej wagi z czasów amatorskich, kiedy był, prawda, królem, kiedy był podwójnym mistrzem olimpijskim, mistrzem świata. I wygrał punktacja niejednogłośna, split decision z Liborio Solisem, pięściarzem z Wenezueli, który mieszka w Panamie. Także myślę, że prawie 40 lat już Rigondo jest, to jest mistrz, bo to był wakujący pas regular, tak, organizacji WBA. Nie było to efektowny boks w wykonaniu Rigondo moim zdaniem. Czyli jeszcze na takiej rutynie, na tym swoim wybitnym coś doświadczeniu. Coś wygra, ale moim zdaniem to tłumów raczej nie zachwyci. Nie porwie. Ponieważ poprzedni magazyn mieliśmy przed walką Norberta Dąbrowskiego, też obiecaliśmy Państwu, że na chwilę jeszcze wrócimy do występu i Bartłomieja Grawki Norberta Dąbrowskiego z ciekawymi prospektami za wschodniej granicy. Jak to oceniacie, panowie? Tak jak było oczekiwane, skończyło się porażkami, natomiast chodzi o styl, w jaki nasi próbowali gdzieś tam to ubrać. No solidnie boksował Dąbrowski, ładnie przegrał, można powiedzieć. Natomiast to też pokazuje i wygrana Silagina, czy też Uzbeka z Dąbrowskim, że jednak ten zasób bokserskiej wiedzy z czasów boksu olimpijskiego niektórym zawodnikom służy, no bo niektórzy na przykład się nie sprawdzają. Był taki Willy Blay, najlepszy pięściarz, mistrz świata z Bangkoku w 2003 roku. Wydawało się, że będzie artystą na ringu zawodowym. Podpisali z nim w Uniwersum kontrakt. Przyjechał i się nie liczył w ogóle. Już w pierwszej walce w debiucie takim przeciętnym zawodnikiem leżał na deskach. Cudem wygrał, a później było coraz gorzej. Wygrywał, ale bardzo ciężko. A więc są niektórzy naprawdę bardzo dobrzy zawodnicy. Tak daleko nie trzeba szukać, bo Czakijew, który walczył no, na z Wodarczykiem, mistrz olimpijski, idealny przykład. Też. No i też nie dawał rady. Prawda? Brakowało mu czegoś. Natomiast solidna taka, powiedziałem, słyszałem, że nieźle zorganizowała gala w Kaliningradzie, ale jak się patrzy na przykład, Bartek Grawka to jest naprawdę zawodnik twardy, tylko że to jest też niższa kategoria, bo Silagin tak naprawdę, to on zbijał kiedyś do wagi półciężkiej, zdobywał medal brązowy na Mistrzostwach Świata w Dausze. Ciekawy zawodnik, ja bardzo się dziwiłem, że Rosjanie go jednak nie wystawili, nie wysłali go, bo na pewno miałby kwalifikacje, pojechałby na Igrzyska Olimpijskie, ale jednak tam wybrali Piotra Hamukowa, który był zawodnikiem kategorii średniej i to on zresztą przegrał pierwszą walkę na Igrzyskach Olimpijskich i ten Silagin teraz dopiero debiutował, prawda, więc trochę minęło czasu, zdecydował się na tą karierę zawodową. I tak od czasu do czasu będziemy widzieć takich zawodników z krajów byłego Związku Radzieckiego, gdzie ten bok stoi wciąż bardzo wysoko, jak Uzbekistan, jak Kazachstan, czy też samej Rosji, Ukrainy, którzy będą wygrywali zawodnikami mającym spore doświadczenie zawodowe, a tym będziemy patrzyli albo debiut, albo jedna, albo dwie walki, to oni będą wygrywać. Po prostu to są bardzo często dobrzy zawodnicy, bardzo dobrzy zawodnicy. A propos gali Stalowej Woli, tam też oczywiście przypominamy w naszym kraju w najbliższy piątek, w najbliższą sobotę, przepraszam, w piątek ważenie, będzie kilka pojedynków boksu olimpijskiego. No i właśnie, co się teraz wydarzyło po tym turnieju w Bułgarii, jeśli chodzi o naszych reprezentantów, o przygotowania naszej kadry do tych kwalifikacji olimpijskich, czy coś kują specyficznego? Wykuwają formę na turniej kwalifikacyjny. Teraz skończył się bardzo mocno obsadzony, świetnie obsadzony turniej Imre Boczkaja w Debrecenie na Węgrzech. Tam Polaków nie było. Myślę, że szkoda, no ale mieli inne plany treningowe. Trenują na Ukrainie.
później będą tam jakimś trójmeczem czy czwórmeczem zakończone to zwolenie. Nie ma zwolenia na przykład mistrza Polski młodego chłopaka 20-letniego Oskara Safariana, mistrza Polski kategorii superciężkiej, wygrał ten finał w Opolu z Aleksandrem Stawirejem, nie pojechał na pierwsze zgrupowanie, na drugie. Prawdopodobnie słyszałem, że trener nie za bardzo jego klubowy chciał, były trener kadry zresztą, bo uważa, że jest za młody i za mało umie. I właściwie z tych zawodników, którzy się liczyli na ostatnich mistrzostwach Polski, którzy stawali czy na najwyższym podium, czy w ogóle na podium i się zaprezentowali nieźle, to jednego, którego brakuje. Wciąż nie wiadomo, czy Mateusz Polski, najbardziej utytułowany, ma brązowy medal Igrzysk Europejskich i Mistrzostw Europy, Mateusz Polski, czy będzie startował, będzie próbował wygrać rywalizację w kategorii 63, czy też będzie w 69, wystartował w 69 w Bułgarii, tam przegrał swój pojedynek. Zobaczymy, panie trenują, panie wyjechały do Szwelina, tam na zgrupowanie, później wracają, będą w Giżycku się przygotowywać. No i gdzieś jakieś decyzje ostateczne trzeba będzie podjąć na początku marca, bo w marcu ten turniej już jest. Ciekawy jestem, czy Chowicz ostatecznie zdecyduje się na to, bo na razie jego największy kontrkandydat, mówię, Chorwat, Milun, wygrał ten mocno obsadzony turniej teraz na Węgrzech i będą mieli tam, jeżeli on by się zdecydował, sporą zagwozdkę. Myślę, że jednak ten Milun pojedzie, że Chowicza nie wyciągnę ten pierwszy turniej. Jeżeli on w ogóle naprawdę będzie chciał się w ogóle w to bawić, bo to jest ciężki kawałek chleba. Nie wszyscy zawodowcy są tutaj w stanie sobie nagle wszystko zmienić i być dobrzy w boksie olimpijskim. To jest jednak mnóstwo inny sport. Troszeczkę się o tym, chociaż moim zdaniem wygrał walkę, o czym już mówiliśmy, Masternak przekonał. Masternak nie był na pierwszym obozie na Ukrainie, teraz pojechał, jest tam. No i ciekawy jestem, czy chyba on będzie jednak wystawiony w tej naszej drużynie, a nie Soczyński, także będzie miał szansę w Londynie, żeby awansować na Igrzyska w Tokio. Ale nie będzie to łatwe, naprawdę. I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili, sprawa zmiany barw klubowych Kamila Łaszczyka. Kamil Łaszczyk podpisał umowę z Mateuszem Borkiem, czyli z MB Promotion. Umowa ma obowiązywać przez 2 lata. Kamil ma być, że tak powiem, dotyczy ekskluzywnych występów na gali MB Promotion w Polsce. I MB Promotion ma pomagać gdzieś tam w tych walkach zagranicznych, w organizowaniu tych walk. Natomiast tutaj w Polsce ma Kamil Łaszczyk tylko i wyłącznie boksować w MB Promotion. Pierwsza gala w kwietniu i tam ma wystąpić. Rywal już z tego co wiem jest, ma być lepszy niż ten ostatni. Także zobaczymy, bo ten ostatni to był solidny rywal, a jednak Kamil Łaszczyk poradził sobie bardzo dobrze. I teraz jeśli plan na Kamila też jest, podejrzewam, że na razie będzie jeszcze walczył 2, może 3 walki w Polsce właśnie z rywalami niezłymi, którzy nie są najtańsi, ale i dosyć egzotyczni w tej części świata, bo chodzi mi o kategorię wagową, natomiast później prawdopodobnie trzeba o najwyższe laury będzie walczyć za granicą. No właśnie, to zawodnik też o wielkim potencjale, natomiast też te jego losy troszeczkę tak były rozwibrowane ostatnimi czasy. No tak, ja z Kamilem się widziałem ostatni raz w zeszłym roku bodajże. To było jeszcze przed moimi przygotowaniami. Byliśmy wspólnie na obozie w Zakopanem. Też taka była tam grupka zawodników. Był Nikodem Jarzewski, był właśnie Kamil Łaszczyk, Runowski również był na tym wyjeździe. No i wszyscy gdzieś tam mieli jakieś swoje zawirowania, jak to w boksie bywa. Ostatecznie każdy jakiś tam walk się swoich doczekał. Co tutaj dużo mówić? Życzę każdemu zawodnikowi tego, żeby miał regularne walki i nie miał problemu ze swoimi promotorami, żeby mógł w pełni skupić się na rozwijaniu swojego talentu i na tym, żeby boksować. No więc miejmy nadzieję, że taką właśnie szansę Kamil ma przed sobą i że Mateusz Borek będzie w stanie mu zapewnić odpowiednie walki w odpowiednim momencie i że ta kariera będzie szła do przodu. No właśnie, to jest super ciekawa sytuacja, bo ten obóz, który był, to było takie zgrupowanie przed chyba galą Dariusza Michalczewskiego. Tak, tak.
Izu, który już, że tak powiem, nie boksuje w tej chwili i będzie w mieszanych sztukach walki, tak, brał udział. Runowski, który wtedy był zawodnikiem, miał walczyć na gali Tigera, jest w tej chwili w Babylon Promotion. Jerzewski dalej w Rocky Boxing, też, który miał gościnnie tylko walczyć, i Kamil Łaszczyk. Teraz z kolei u Mateusza Barka, czyli zgrupowanie przed galą, która nie doszła do skutku Tiger Promotion, natomiast każdy zawodnik teraz gdzie indziej. To rok czasu. Czas ucieka, więc oby jak robił postępy i wracał tam, gdzie kiedyś już był blisko, bo wspinał się na ten szczyt, już go widział zapewne i myślał o wielkich walkach. Widzieli go, co ważne, ci, którzy tym boksem w Stanach się mocno interesowali, którzy tym boksem rządzą, natomiast później przepadł na lata. Ten ostatni pojedynek pokazał, że nie zapomniał, jak się boksuje, a więc to jest wciąż chłopak ze sporymi możliwościami, tylko wiemy doskonale, że te możliwości są zawsze weryfikowane, kiedy rywalem jest ktoś, kto też potrafi naprawdę dobrze boksować. Ja mówię, tu czas szybciej biegnie w tych lżejszych kategoriach, chociaż byśmy znaleźli też sporo przykładów, gdzie ci starsi też sobie dają radę, ale mają już jakąś taką bardzo poważne podstawy, no tam więc nie ma sensu po to sięgać. Ciągle czekam na taką fajną walkę naprawdę Łaszczyka, być może się tutaj wspólnie wszyscy doczekamy takiego pojedynku na jednej z gal, którym Mateusz będzie robił. Panowie, Mateusz Fudala z Super Expressu, Maciej Miszkin, Izu Ugonoch i oczywiście nasz ekspert Janusz Pindera byli moimi i Państwa gośćmi. Jeszcze na zakończenie chciałem przypomnieć o tej pozycji, o Bez Maski Tysona Fury'ego, o tej książce. Piszcie komentarze na czacie, tylko nie na czacie live, tylko w komentarzach już na YouTubie po zakończeniu tego programu. Przypominamy, pytanie jest takie, w jakiej roli widzielibyście w filmie właśnie Tysona Fury'ego na wielkim ekranie? Koncepcja, otwarta głowa, to wszystko przed Wami. 30 książek jest do rozdania teraz, a 70 po kolejnym programie za tydzień na Twitterze i na Facebooku. I to wszystko. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu bokserskiego w ringu.